Witam Państwa na kolejnym spotkaniu poświęconym zagadnieniom ewolucjonizmu. Dlaczego ewolucjonizm wydaje się tak bardzo atrakcyjny dla wielu osób? Już podczas poprzedniego spotkania powiedzieliśmy sobie, że w duszy ludzkiej tkwią cztery pytania. Kim jestem? Skąd pochodzę? Po co tutaj jestem i dokąd zmierzam? Co się ze mną stanie? Odpowiedź na te pytania, odpowiedzi poszukujemy wszyscy i czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Jeżeli na te pytania odpowie sobie ewolucjonista, to niewątpliwie stwierdzi, że tak naprawdę jest niewiele wart, zmierza do śmierci, po której nic go nie czeka. Natomiast kreacjonista zupełnie inaczej na to odpowie. Osoba wierząca w Boga zdaje sobie sprawę z tego, kim jest, dokąd zmierza, po co jest tutaj na ziemi. I jak już mówiliśmy wcześniej, konsekwencje tego czy drugiego zestawu odpowiedzi są w wieczności. Determinują nasze życie tutaj i naszą przyszłość. I właśnie ta odpowiedź ewolucjonisty tutaj jest bardzo niszcząca, bardzo negatywna. Dlaczego ewolucjonizm jest taki atrakcyjny? Można by się nad tym zastanawiać, można by podawać różne odpowiedzi. Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. W momencie, kiedy człowiek akceptuje kreacjonistyczny punkt widzenia, światopogląd oparty na wierze w Boga, na wierze w autorytet Pisma Świętego, wtedy musimy uświadomić sobie, że Bóg, który stworzył ten świat, ma pewne zasady, ma pewne wymagania co do człowieka i te wymagania, które musimy przyznać, nie zawsze jest nam łatwo spełniać, w dzisiejszym czasie szczególnie są atakowane przez ludzi. Właśnie dlatego ewolucjonizm jest tak atrakcyjny, że pozwala odrzucać autorytet Pisma Świętego, pozwala odrzucać autorytet Boga. Dla ewolucjonisty to już nie Bóg jest autorytetem, to już nie Bóg ustanawia reguły, ale to człowiek jest w centrum. To człowiek ustanawia reguły, to człowiek określa, co jest prawdziwe i słuszne, a więc takie rzeczy jak eutanazja, aborcja, przestępczość, homoseksualizm. Te wszystkie rzeczy są dopuszczane, dlatego że to człowiek decyduje o tym, że one są dobre. Jeżeli ewolucjonizm jest prawdą, w tym momencie to my tworzymy reguły. Jeżeli ewolucjonizm rzeczywiście pokazuje początki naszego życia i nasz cel, to w centrum jest człowiek i to człowiek określa, co jest dobre, a co jest złe. I bardzo często chrześcijanie próbują walczyć z takimi właśnie zjawiskami społecznymi jak przestępczość, jak aborcja. Natomiast jest to walka tylko i wyłącznie z objawami, bo u podstaw tych wszystkich rzeczy, ich wspólnym fundamentem jest właśnie materialistyczno-ateistyczny ewolucjonizm. I to właśnie on powoduje, że te wszystkie zjawiska mają miejsce. Dlaczego jest tak popularny? Dlaczego ludzie tak chętnie to przyjmują? Dlatego, że nasza natura jest skażona i o wiele łatwiej jest nam przyjąć właśnie pogląd, że to my panujemy, że to my ustanawiamy to, co jest dobre, niż zaakceptować fakt, że przecież jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, przed istotą wyższą, że są absoluty, że mój punkt widzenia niekoniecznie musi być zgodny z rzeczywistością, z prawdą. Ja może tutaj zacytuję noblistę, biochemika George'a Walda. On powiedział coś takiego: nie zaakceptuję wiary w stworzenie filozoficznie, dlatego że nie chcę wierzyć w istnienie Boga. I dlatego wybieram wiarę w to, co naukowo jest niemożliwe, w spontaniczne powstanie życia, w ewolucję. Ten człowiek dokonał wyboru. Inny, również czołowy ewolucjonista, którego nazwiska tutaj nie podam, stwierdził, że wiara w Boga, gdyby ją zaakceptował, bardzo przeszkadzałaby jemu i jego pokoleniu w ich rozpustnym, niemoralnym trybie życia. Takie są konsekwencje, a więc o wiele łatwiej człowiekowi jest przyjąć coś, teorię czy światopogląd, który pozwala mu być panem i który pozwala mu robić, co chce, niż światopogląd, który
ustawia człowieka we właściwym miejscu, we właściwej relacji ze stwórcą, który ma swoje wymagania. Jeden z autorów w 1983 roku w swojej książce napisał coś takiego, że już więcej nie czujemy się przywiązani czy zależni od zewnętrznych sił. Już dłużej nie musimy usprawiedliwiać naszego zachowania, dlatego że teraz to my jesteśmy architektami wszechświata. Nie jesteśmy odpowiedzialni przed nikim więcej, tylko przed sobą samym. To my jesteśmy królestwem, mocą i chwałą na wieki wieków. Bardzo ciekawe. Zresztą wielu chrześcijan stara się łączyć poglądy biblijne z teorią ewolucji. Czyż nie ma w tym swego rodzaju paradoksu? Tak, jest to sprzeczność i tego pogodzić się nie da, chociaż no, niestety wielu ludzi tego nie zauważa. Musimy przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że nie jest to kwestia tylko wyboru jednej z dwóch teorii. Jest to walka o duszę człowieka, jest to walka o to, czy człowiek będzie zbawiony, czy nie będzie. I tutaj szatan, gdyby próbował atakować bezpośrednio jakieś prawdy wiary, to wiadomo, że opierając się na autorytecie Pisma Świętego, jesteśmy w stanie bardzo łatwo wykazać, że te prawdy są rzeczywiście prawdami, że są dla nas czymś ważnym. Natomiast szatan przyjął zupełnie inną taktykę. Taktykę osłabiania autorytetu Słowa Bożego. I wielką tragedią jest w dzisiejszym chrześcijaństwie to, że chrześcijanie akceptują całe Pismo Święte za wyjątkiem w zasadzie kilkunastu czy kilku pierwszych rozdziałów Biblii. I to jest ciekawe, że właśnie jakoś wydaje się to takim paradoksem, ale tak to jakoś dziwnie istnieje, że chrześcijanie, którzy będą bronili wszystkich prawd wiary, jednocześnie gdyby zadać im pytanie o pochodzenie człowieka i o prawdziwość przekazu biblijnego z Księgi Rodzaju, w tym momencie uśmiechną się i powiedzą, no rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z pewnymi legendami czy z jakimiś tam symbolicznymi przekazami, natomiast nie jest to dosłowne. No tutaj musimy zdecydowanie zaprotestować, dlatego że jeżeli sam Jezus Chrystus odnosi się do Księgi Rodzaju kilkanaście razy, mówi, czy nie wiecie, jak było na początku, że człowiek, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, żeby byli razem, mówi to w kontekście rozwodów, czy mówi, jak było za dni Noego, prawda, mówiąc tutaj o potopie, aż przyszedł potop i zniszczył wszystkich. W tym momencie, jeżeli rzeczywiście rację mieliby ewolucjoniści i spora grupa chrześcijan, która wierzy w ich poglądy, no to trzeba by sobie zadać pytanie w takim razie, o czym mówił Jezus. Albo nie wiedział, o czym mówi, albo mówił prawdę, albo kłamał. I poza jedną odpowiedzią, mianowicie taką, że mówił prawdę i wiedział, co mówi, znał rzeczywistość, wszystkie inne pozostałe tutaj alternatywy są po prostu nie do przyjęcia. Bo jeżeli sam Jezus odnosi się do pierwszych rozdziałów i w swoich słowach wyraźnie potwierdza, że to miało miejsce, powtórzę, czy nie wiecie, jak było przy stworzeniu, że Bóg uczynił mężczyznę i kobietę, aby byli razem. No jeżeli Jezus by w tym momencie kłamał albo nie wiedział, co mówi, w jakim świetle stawia to Jego, prawda? A więc to nie jest kwestia tego, że możemy odciąć sobie początek Pisma Świętego i cała reszta będzie się zgadzała. Nie. Jeżeli odetniemy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, to cała reszta też nie ma sensu. Taka jest konsekwencja tego.